Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska chce mocniej walczyć z procederem nielegalnego obrotu odpadami. Śląski oddział jest szóstym, w którym powstał nowy wydział. Piony zwalczania przestępczości środowiskowej przede wszystkim mają na celu jakby bardziej dynamicznie działać w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku. W tym zakresie wydzielenie wyspecjalizowanych pionów na pewno podniesie efektywność pracy. Przestępcy środowiskowi w ostatnich latach szczególnie upodobali sobie Górny Śląsk jako miejsce składowania niebezpiecznych dla życia i zdrowia odpadów. Wprawdzie podobne wydziały już istniały, ale politycy przekonują, że nowy twór będzie dużo bardziej skuteczny. Powstaje wydział, szanowni państwo, w którym będą zatrudnieni profesjonalni funkcjonariusze, profesjonaliści, ludzie, którzy się na tym znają, ludzie, którzy będą dysponowali całym instrumentarium, poczynając od dronów, od georadarów, pojazdów specjalnie wyposażonych, żeby ścigać przestępców. Jak przekonują inspektorzy, żeby wykryć nielegalny obrót odpadami, trzeba się też przyjrzeć legalnej działalności firm. Będzie lepszy nadzór nad przedsiębiorstwami, które zajmują gospodarką odpadami, ponieważ niestety działalność przestępcza zawsze jakoś łączyła się z legalnymi działaniami w gospodarce odpadami. Obecnie prokuratura w całym kraju prowadzi około 1000 spraw związanych z nielegalnym obrotem odpadami.